Cześć! W tym odcinku skonfigurujemy router Huawei B618 do połączenia z internetem. Zaczynajmy! Zanim włączymy router, wkładamy do niego kartę SIM. Następnie podłączamy zasilacz i czekamy, aż router się uruchomi. Może to potrwać chwilę. Na spodzie znajdziesz naklejkę, na której sprawdzisz m.in. nazwę sieci 2,4 i 5 GHz, hasło do Wi-Fi oraz adres IP urządzenia i domyślne dane logowania do panelu administracyjnego. Przejdźmy zatem do konfiguracji. Wybieramy nazwę sieci i wpisujemy hasło. Jeśli zobaczysz komunikat, że można połączyć się używając przycisku WPS, to wciśnij go na 3 sekundy na routerze i poczekaj chwilę. Nie będziesz musiał wtedy przypisywać hasła, a router połączy się automatycznie. Teraz logujemy się do panelu konfiguracyjnego. Wchodzimy na stronę 192.168.8.1. Wpisujemy admin w oba pola i klikamy zaloguj. Przechodzimy kolejne kroki, w których możemy włączyć automatyczną aktualizację routera. Można też zmienić domyślną nazwę sieci i hasło, ale ja w tej chwili nie będę tego robił, ponieważ musiałbym się ponownie połączyć. Później mogę to zmienić w ustawieniach. Trzeci krok to zmiana hasła do panelu administracyjnego routera. Możesz ustawić nowe, wymyślone przez siebie lub kliknąć zakończ, ale wtedy Twoim hasłem będzie hasło do Wi-Fi. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, to wejdź w ustawienia połączenia i wpisz go. Kod PIN znajdziesz na plastikowej karcie, z której wyjąłeś kartę SIM. Zalecam też zaznaczenie tej opcji. Nie będziesz wtedy musiał po każdym restarcie urządzenia logować się i wpisywać kodu PIN. Klikamy zastosuj i gotowe. Po chwili router połączy się z internetem. I to by było na tyle. Do zobaczenia.